W tym filmie pokażę, że hiperbola to zbiór tych punktów na płaszczyźnie, dla których wartość bezwzględna różnicy odległości od dwóch danych punktów, zwanych ogniskami, jest ustalona. No więc jest to dosyć skomplikowane zdanie. Przypatrzmy się może rysunkowi, który wyjaśni, o co tutaj chodzi. Więc mamy ten standardowy rysunek dla hiperboli. Tu mamy te dwa punkty, zwane ogniskami właśnie. One są symetrycznie położone względem środka symetrii tej hiperboli. No ich współrzędne to f0 i minus f0. I teraz, jeżeli weźmiemy dowolny punkt na hiperboli, tutaj mamy ten punkt, policzymy jego odległość od jednego ogniska i odejmiemy jego odległość od drugiego ogniska, to to jest 2a, jeżeli jesteśmy na tej gałęzi, albo minus 2a, jeżeli jesteśmy na tej gałęzi, czyli ogólnie wartość bezwzględna tej różnicy jest ustalona i jest równa 2a, gdzie a to jest ten punkt przecięcia tej hiperboli z osią x. No i teraz udowodnimy rzeczywiście, że punkty na hiperboli mają tę własność. Czyli tak, no, spróbujemy napisać ten warunek za pomocą symboli matematycznych i zobaczymy, jakie równanie dostaniemy. Więc tak, punkt na płaszczyźnie to jest x, y, to jest nasz punkt. I teraz D2. Co to jest D2? No D2 to jest odległość tego punktu od punktu F2, który ma współrzędny minus F0. Czyli twierdzenie Pitagorasa i wzór na odległość dwóch punktów na płaszczyźnie, czyli x minus minus f, czyli plus f do kwadratu plus y kwadrat. Teraz D1, czyli odległość tego punktu od punktu pierwszego ogniska, czyli punktu o współrzędnych f0, to jest pierwiastek z x minus f do kwadratu plus y kwadrat. No i teraz ten nasz warunek, prawda? Ten nasz warunek, czyli wartość bezwzględna D2, czyli pierwiastek x plus f kwadrat plus y kwadrat minus D1, czyli pierwiastek z x minus f kwadrat plus y kwadrat, wartość bezwzględna jest ustalona. No i tę liczbę, tę ustaloną liczbę nazywamy 2a. Na razie jest to tylko oznaczenie. Po chwili, jak skończymy, to zobaczymy, że rzeczywiście to ma interpretację tego parametru a, który występuje w równaniu hiperboli. Teraz jeszcze tak, no jeszcze mamy tutaj tę zależność f większe od a większe od 0. No my tutaj na podstawie rysunku to wiemy, ale może zobaczmy szybciutko, że tak musi być, że nie jest to żadne dodatkowe założenie. Czyli popatrzmy na taki rysunek. Mamy dwa punkty F1, F2. Mamy trzeci punkt nasz P. No i to jest tak. Tu jest D2. Tu jest D1. A tu jest 2F. No i oczywiście, ponieważ mamy taki trójkąt, to D1 plus 2F jest większe od D2. No, suma dwóch boków trójkąta jest większa od trzeciego. Zatem D2 minus D1 jest mniejsze od 2F. Czyli ta różnica tych odległości musi być mniejsza od 2F. No i my ją nazywamy 2A, wtedy A jest mniejsze od F. Czyli to już mamy za sobą. No i teraz tak, no, to równanie jest równoważne dwóm równaniom, czyli pierwiastek z x plus f do kwadratu plus y kwadrat minus pierwiastek z x minus f do kwadratu plus y kwadrat jest równe 2a lub na odwrót, prawda? Czyli pierwiastek z x minus f
do kwadratu plus y kwadrat minus pierwiastek x plus f do kwadratu plus y kwadrat równa się 2a. Jak zobaczymy, każde z tych równań opisuje jedną z gałęzi tej hiperboli. My zajmiemy się jednym z nich, a potem zobaczymy. Drugie to będzie dokładnie tak samo, więc wystarczy nam tutaj zrobić tylko jedno to równanie. No dobrze, więc zajmujemy się teraz tym równaniem. To teraz tak, no przeniesiemy to na drugą stronę, czyli zapiszemy to równanie w następującej postaci. X plus f do kwadratu plus y kwadrat równa się 2a plus pierwiastek x minus f kwadrat plus y kwadrat. No i teraz podniosę obie strony do kwadratu, czyli przypomnę, tutaj używam tego wzoru a plus b kwadrat, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Prawda? Czyli tak, no pierwiastek do kwadratu to jest to, co jest pod pierwiastkiem i może x plus f do kwadratu rozwinę wedle tego wzoru, czyli będę miał x kwadrat plus 2xf plus f kwadrat plus y kwadrat równa się, i teraz jeszcze raz ten wzór, 2a do kwadratu, czyli 4a kwadrat plus pierwiastek do kwadratu, czyli to, co jest pod pierwiastkiem, czyli x kwadrat minus 2xf plus f kwadrat plus y kwadrat i plus 2 razy 2a, czyli 4a pierwiastek z x minus f kwadrat plus y kwadrat. No dobrze, dosyć skomplikowane tutaj dostaliśmy wyrażenie, ale tak, popatrzmy. Y kwadrat po jednej i po drugiej nie ma. F kwadrat po jednej i po drugiej. X kwadrat po jednej i po drugiej. I teraz tak, tu mamy 2xf, tu mamy minus 2xf, to jak do obu stron dodam 2xf, to dostanę 4xf równa się 4a kwadrat plus 4a pierwiastek z x minus f kwadrat plus y kwadrat. Teraz zobaczmy, że prawa strona jest na pewno dodatnia. Wobec tego, z tego wynika, że x musi być większe równe 0. Nawet ściśle większe, ale... Czyli, i tak jak mówiłem, to równanie będzie opisywało tylko prawą gałąź tej hiperboli. Czyli x musi być większe równe 0. No tak, przez 4 możemy podzielić. I ja jeszcze może podzielę przez a obie strony. Czyli xf przez a równa się a plus pierwiastek f kwadrat plus y kwadrat. Teraz a na drugą stronę, czyli xf przez a minus a równa się pierwiastek f kwadrat plus y kwadrat. I teraz podnoszę obie strony do kwadratu jeszcze raz, czyli po lewej stronie dostaniemy tak, x kwadrat, f kwadrat przez a kwadrat, minus co? 2 razy iloczyn, czyli 2xf zostanie tylko, i plus a kwadrat. To jest kwadrat lewej strony, a po prawej dostaniemy tak, x kwadrat minus 2xf plus f kwadrat i plus y kwadrat. O, i teraz tak. Minus 2xf po jednej, minus 2xf po drugiej znika. X kwadrat odejmuję od obu stron x kwadrat i mam tak, x kwadrat razy f kwadrat przez a kwadrat minus 1 równa się, może nie równa się, tylko odejmuję y kwadrat od obu stron, czyli minus y kwadrat będę miał po lewej stronie, i a kwadrat też odejmuję, czyli po prawej mi zostanie f kwadrat minus a kwadrat. Dobrze. No i widać, że coś zaczyna to przypominać tutaj,
Czyli tak, napiszę x kwadrat, ten nawias zapiszę, sprowadzę do wspólnego mianownika, czyli mam f kwadrat minus a kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat równa się f kwadrat minus a kwadrat. I teraz dzielę obie strony przez f kwadrat minus f a kwadrat. Czyli dostaję tak, x kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat przez f kwadrat minus a kwadrat równe 1, przy czym pamiętam, że f kwadrat minus a kwadrat jest większe od 0, bo f było większe od a. Czyli dostaliśmy, no właśnie, równanie hiperboli, przy czym b kwadrat, jest równe f kwadrat minus a kwadrat, czyli inaczej f kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat. No, dokładnie rzecz biorąc, dostaliśmy, prawda, tutaj pamiętamy, że mieliśmy założenie, że x musi być większe równe 0, czyli rzeczywiście tutaj dostaliśmy prawą gałąź naszej hiperboli, prawda? To jest prawa No i gdybyśmy to samo zrobili tutaj, dostalibyśmy lewą gałąź tej hiperboli. Może już nie warto tego robić. Teraz, co myśmy zrobili? Otóż zobaczyliśmy, że jeżeli mam punkt, który spełnia ten warunek, to on leży na hiperboli. Prawda? Czyli zbiór punktów, jeżeli punkt spełnia ten warunek, że jego różnica odległości od tych dwóch ognisk jest właśnie 2a, to ten punkt leży na hiperboli. Ściśle rzecz biorąc, ponieważ myśmy tutaj podnosili do kwadratu, to mamy tutaj, nie mamy kompletnej równoważności tych równań, czyli tak właściwie to my jeszcze nie wiemy, czy wszystkie punkty na hiperboli mają tę własność, prawda? Bo myśmy tutaj wykazali, że jeżeli spełnione jest to, to spełnione jest to, czyli punkt należy do hiperboli. Więc właściwie dla takiego pełnego porządku, to może jeszcze sprawdźmy, że rzeczywiście, jeżeli punkt leży na hiperboli, to on ma tę własność. Czyli jakby w drugą stronę. Czyli teraz założymy, że nasz punkt leży na hiperboli właśnie o tym równaniu, które wyprowadziliśmy. I wtedy zobaczymy, że różnica tych odległości faktycznie jest 2a. Dobrze, czyli tak, czyli piszemy jeszcze raz. Pierwiastek z x plus f do kwadratu minus x minus f do kwadratu plus y kwadrat. I teraz użyjemy równania hiperboli, żeby uprościć tę różnicę. Czyli y kwadrat wyznaczymy z naszego równania. Czyli tutaj korzystamy z tego, aby wyznaczyć y kwadrat. Czyli co dostaniemy? Czyli będzie tak, y kwadrat przez f kwadrat minus a kwadrat równa się x kwadrat przez a kwadrat minus 1, czyli y kwadrat równa się f kwadrat minus a kwadrat przez a kwadrat x kwadrat minus f kwadrat plus a kwadrat. To jest równanie hiperboli zapisane troszeczkę inaczej. No tak, żeby y kwadrat było. Dobrze, i teraz to wstawiamy do naszego wyrażenia tutaj. I co dostaniemy? Więc pierwszy pierwiastek, może go... To mam tak, x kwadrat plus 2xf plus f kwadrat i plus to. Plus
f kwadrat przez a kwadrat minus 1. No to jest f kwadrat przez a kwadrat minus 1 razy x kwadrat minus f kwadrat plus a kwadrat. I minus drugi pierwiastek x kwadrat minus 2xf plus f kwadrat plus f kwadrat przez a kwadrat minus 1 x kwadrat minus f kwadrat plus a kwadrat równa się. No dobrze, i teraz popatrzmy. Tutaj tak. 2xf to f kwadrat. F kwadrat się uprości. Tu i tu. Teraz popatrzmy tutaj. X kwadrat i tu jest minus x kwadrat. Czyli zostanie nam z tego pod pierwszym pierwiastkiem zostanie nam f kwadrat x kwadrat przez a kwadrat. Tak. Plus 2xf i plus a kwadrat. Minus, a pod drugim pierwiastkiem zostanie nam znowuż f kwadrat przez a kwadrat x kwadrat minus 2xf i plus a kwadrat. Teraz podobnie jak w przypadku elipsy, gdzie było też sprawdzane, że punkty na elipsie mają podobną własność, tylko zamiast różnicy tam była suma, to rozpoznajemy, że to jest kwadrat pewnego wyrażenia, mianowicie fx przez a plus a do kwadratu minus, a to jest fx przez a minus a do kwadratu. Dobrze, i teraz to jest prawa gałąź. My wiemy, że na prawej gałąź, bo na lewej równanie będzie odwrotne, czyli tam będzie minus 2a, czyli powiedzmy, że jesteśmy na prawej gałęzi, czyli tak, równa się dla x-ów większych od 0, czyli prawa gałąź, no to tak, fx, f i a są dodatnie, czyli ta liczba jest dodatnia, czyli to pierwiastek z kwadratu liczby dodatniej, to jest właśnie ta liczba, minus. Teraz fx przez a minus a. No to musimy teraz popatrzeć. My wiemy, to równanie założyliśmy teraz, prawda? Czyli to znaczy, że f jest większe od a i x jest większe równe a. No, czyli wobec tego, ponieważ f jest większe od a i x jest większe równe a, to co? To fx jest większe równe od a kwadrat i dzieląc przez a, fx przez a jest większe równe a. Czyli znowuż to jest dodatnie, czyli tutaj pod tym drugim, czyli pierwiastek z kwadratu, to jest znowuż ta liczba dodatnia. No i to jest fx przez a plus a minus fx przez a. I tu jest minus, minus, czyli plus a, czyli równa się 2a. Dobrze, czyli w ten sposób udowodniliśmy, że hiperbola to jest dokładnie zbiór tych punktów, których różnica czy też wartość bezwzględna różnicy odległości od dwóch punktów, które są ogniskami, ta odległość jest ustalona. I mamy wtedy hiperbolę o następującym równaniu x kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat przez b kwadrat równe 1 i wiemy jeszcze, jaki jest związek między położeniem ogniska a parametrami a i b, mianowicie f kwadrat to jest a kwadrat plus b kwadrat.